Cześć, witamy Was na pokazie badania barku. Będziemy przeprowadzać wszystkie testy po kolei, od palpacji przez testy ruchomości stawu i testy specyficzne. Zaczynamy od palpacji. Kiedy pacjent przychodzi do nas i mówi, że coś go boli, zazwyczaj nam pokazuje, gdzie to boli. Więc to jest bardzo pomocne. Czy pacjenta gdzieś boli? Przód boli. Więc wiemy, że gdzieś musimy się skupić na tym przodzie, ale tak naprawdę badamy wszystkie punkty po kolei. Zaczynamy sobie od stawu barkowo-obojczykowego, dotykamy staw barkowo-obojczykowy. Trzeba pamiętać, że jest również coś takiego jak staw mostkowo-obojczykowy i czasem po urazach, zwichnięciach można sobie też tutaj niestety uszkodzić, więc zawsze dotknijcie tutaj, żeby nie było potem, że przeoczyliście coś. Oglądamy staw barkowo-obojczykowy, naciskamy wzdłuż wyrostka barkowego tutaj, po bocznej stronie, może się odwrócić troszeczkę, tu z boku, tylna krawędź, wzdłuż grzebienia, naciskamy na mięsień nadgrzebieniowy, naciskamy z przodu na okolice bicepsa, guzek mniejszy, guzek większy, odpowiednio do przodu i do tyłu od bicepsa, sięgamy wzdłuż bicepsa do dołu. Bardzo często pacjenci mówią, że boli ich tu, w okolicy połowy ramienia. Tu jest okolica przyczepu mięśnia naramiennego. To przy niektórych uszkodzeniach wcale niezwiązanych z tą okolicą też jest punkt bólowy. Kaletka podbarkowa, najczęstszy punkt. Staw barkowo-obojczykowy, biceps. Kiedy już mamy podotykane, można powiedzieć, stwierdziliśmy, w którym miejscu bark boli, przy dotyku, zaczynamy badać zakresy ruchomości. Wtedy prosimy pacjenta, żeby stanął najpierw do nas tyłem. Poprosimy pacjentkę, żeby stanęła do nas tyłem. Dlaczego tyłem? Ponieważ chcemy sobie obserwować kąty łopatek. Czy łopatki, czy barki idą zgodnie z rytmem, czy idą symetrycznie. W pierwszej części prosimy pacjentkę, aby zrobiła pełne odwiedzenie obu rąk, czyli ręce poprosimy, żeby były do boku i do samej góry. I obserwujemy sobie kąty łopatek, obserwujemy sobie poziom barków i ten ruch tutaj bardzo ładnie wygląda. Jeśli nie mamy ograniczenia w rotacji zewnętrznej, w odwiedzeniu i w zgięciu, może w takim razie coś bolało w trakcie tego ruchu. Wszystko jest w porządku, ale moglibyśmy się spodziewać na przykład, że ktoś powie, że wszystko było dobrze, ale gdzieś po drodze dolegliwości bólowe były, tak? I bardzo często tutaj mamy do czynienia z tak zwanym bolesnym łukiem przy konflikcie podbarkowym, zapaleniu kaletki podbarkowej. Pacjenci bardzo często skarżą się na ból, który jest pomiędzy około 70-60 stopni odwiedzenia aż do 120, a potem przy pełnym odwiedzeniu, kiedy guzek większy już kompresuje bardzo mocno na wyrostek barkowy. Odwiedzenie to nie jedyny zakres ruchomości, który sprawdzamy. Teraz chcemy zgięcie. Ruch do przodu i do samej góry. Analogicznie obserwujemy łopatki, czy tutaj pacjentka nie ma żadnego ograniczenia. Pytamy, czy któraś z tych etapów była bolesna. Następny, rotacja zewnętrzna. Patrzymy, czy oba barki rotują się na zewnątrz symetrycznie. Daj tak do rotacji zewnętrznej pełnej, już trzymaj chwilkę. Widzimy, że tutaj jest symetrycznie. Dobrze, dziękuję, opuść. I teraz jeszcze rotacja wewnętrzna. Najpierw jedna ręka, tak wysoko jak chcemy, patrzymy, dokąd sięga ręka, opuszczamy. I druga ręka, czy mamy tutaj symetrię, tutaj lewa nawet troszeczkę wyżej. Widzimy, że tutaj nie ma ograniczeń odwiedzenia, rotacji zakresów ruchu czynnych, ale ktoś mógłby takie wykazywać. My teraz sztucznie tutaj pokażemy, jak by mogła wyglądać ograniczenie rotacji zewnętrznej. Tak? Czyli tak, jedna ręka sięga mniej do rotacji zewnętrznej, druga bardziej. Albo ktoś może sięgać tylko tyle. Nie jest w stanie tutaj takiego ruchu wykonać, ale jeśli stwierdzamy, że właśnie w ruchu czynnym tak zrobił, to od razu chcemy sprawdzić w takim razie, jaki jest ruch bierny możliwy, więc pacjentce pomagamy to zrobić. Teraz jeśli ona sama w sobie nie jest w stanie tego zrobić, a nasz
naszą ręką jesteśmy w stanie to pomóc, to oznacza, że nie ma ograniczenia ruchu biernego, ale jest ograniczenie ruchu czynnego. Czyli problem jest jak gdyby w sznurkach, które pociągają za ten bark, a nie samego ograniczenia. I tak samo jak rotacja zewnętrzna może być ograniczona, może być ograniczona rotacja zewnętrzna. Tak? Pacjent na przykład sięga tylko do wysokości pośladka, albo tylko do L5, albo do L1, albo wyżej. I tak sobie to określamy, do jakiego poziomu sięga, a czasem może ktoś tylko sięgnąć do kieszeni tylnej i tak sobie to możemy obrazowo zapisywać. Ostatnie to jeszcze ograniczenie odwiedzenia, ograniczenie zgięcia. Przy problemie stożka rotatoru będziemy mieli ograniczenie odwiedzenia. Spróbujemy taki ruch zrobić jakby bez stożka, spróbuj taki zrobić. Tak? Bardzo pacjenci prezentują często taki objaw, tak? Czyli bark leci do góry, ręka tak naprawdę podnosi się tyle co z łopatki, nie ma ruchu w stawie ramienno-łopatkowym, przy uszkodzeniach stożka to jest problem. Powiedzieliśmy, że pacjent może mieć ograniczenie ruchu czynnego, natomiast ruch bierny jest prawidłowy. Wrócimy do tego testu, kiedy ograniczenie rotacji czynnej zewnętrznej było, a w momencie, kiedy zrobimy ruch bierny, patrzymy, czy pacjent jest w stanie go utrzymać. I teraz, jeśli ręka ucieka z powrotem, to oznacza, że mięsień podgrzebieniowy de facto nie jest w stanie utrzymać tego ruchu, to głównie on będzie odpowiadał tutaj. Więc spodziewamy się uszkodzenia mięśnia nadgrzebieniowego. Test podobny, czyli pacjent nie jest w stanie, teraz tak jak przy stożku, nie jest w stanie podnieść, odwieźć ręki, ale my biernie podnosimy tutaj, to teraz pytamy się, biernie, spojrzysz na mnie, czy jest pacjent w stanie utrzymać, połóż na moje ręce, tak? Czy pacjent jest w stanie utrzymać w takim razie, skoro sam nie podniósł, to czy jest w stanie utrzymać ten poziom? I teraz, jeśli ręka opada w momencie, kiedy my ją puszczamy, jest to test drop arm i też oświadcza o tym, że mięsień tym z kolei nadgrzebieniowy najprawdopodobniej jest za słaby, żeby, bądź też go nie ma, żeby to utrzymać. Może się okazać, że pacjent nie ma ruchu czynnego, ale ma też ograniczenia ruchu biernego. To jest ostatnia rzecz, którą tutaj będziemy sprawdzać. I oczywiście w momencie, kiedy pacjent ma pełne zakresy ruchomości czynnej, to już sobie darujemy ruchy bierne. Ale jeśli ograniczenia są, to sprawdzamy ruchy bierne. I jak to robimy? Lokalizujemy sobie kąt łopatki dolny i pacjenta prosimy, żeby całkowicie rozluźnił, i patrzymy, jaki jest zakres odwiedzenia na początek przy nieruchomej łopatce. Zazwyczaj u większości osób jest to do 90 stopni. Powyżej już ten ruch będzie z łopatką i to już wyczujemy tutaj pod palcem. Tak? Czyli standardowo, fizjologicznie do 90, wyżej już będzie z łopatką, ale ktoś może mieć tylko 45 albo tylko 60, co jest za mało. Ten sam ruch do przodu, czyli zgięcie i znów trzymamy łopatkę do 90, bez ruchu łopatki powyżej 90 już będzie ten ruch z łopatką, ale to jest prawidłowy fizjologiczny, jeśli jest ograniczony, to będzie mniej niż na 90. Test, który wykonujemy w przypadku ograniczeń rotacji wewnętrznej bądź też bólu przy rotacji wewnętrznej, to lift off, świadczy o problemie ze ścięgnem mięśnia podłopatkowego. Teraz poprosimy pacjenta, żeby tutaj położył rękę na plecy. Czasem jest to w stanie wykonać, czasem już tego nie jest w stanie wykonać. Lift off polega na tym, że prosimy, aby pacjent oderwał rękę od swoich pleców. Teraz jeśli jest to w stanie zrobić bez bólu, ścięgno mięśnia podłopatkowego działa dobrze i zazwyczaj tutaj nie ma najmniejszego problemu. Jeśli go albo boli, albo nie jest w stanie, albo jest w stanie, ale z dużym bólem, bólem pojawiającym się w przednim przedziale, problem mięśnia podłopatkowego. Teraz, jeśli wracamy do swoich pełnych zakresów ruchomości, pacjent nie jest tutaj, nie prezentuje nam ograniczenia ruchomości, przeprowadzamy testy w kierunku już konkretnych sytuacji. Teraz, jeśli rusza co prawda w pełni, ale powiedział, że bolało go, robimy test ciasnoty. Test ciasnoty NIRA polega na tym, że ruch znowuż powtarzamy do odwiedzenia, do zgięcia, ale operujemy ten ruch. I teraz spróbujemy do zgięcia najpierw, do zgięcia, my operujemy ten ruch, tak? Pacjent robi pełny zakres ruchomości,
i my go oporujemy. I patrzymy, czy w którymś momencie, oporuj teraz cały czas, ale puszczaj na dół, czy w którymś momencie te dolegliwości bólowe pojawiają się. Tak samo do boku, czy przy odwiedzeniu taki ruch jest bolesny, czy też nie. Co oznacza to, że pacjenta boli w trakcie oporowego ruchu do góry, do dołu? To znaczy, że ten ruch wykonuje, ma wszystkie sznureczki prawidłowe, jest w stanie ciągnąć, ale funkcja tego nie jest prawidłowa. Ociera gdzieś głowa kości ramiennej o wyrostek barkowy, czyli mówimy o konflikcie podbarkowym. Z jakiego powodu on jest, tego nie wiemy. Wiemy, że jest. Test NIRA, czyli do zgięcia, i test konfliktu do boku to nie jedyne testy, które świadczą o konflikcie podbarkowym. Poprosimy pacjentkę o odwrócenie się, zamienimy się stronami. Mamy kolejny test, to jest test Hawkinsa, który już bardziej nam kieruje ten konflikt w kierunku przednim, bardziej konflikt z przednią częścią wyrostka barkowego. Test Hawkinsa polega na tym, że pacjent ma rękę lekko zgiętą, zgięty łokieć w pozycji 90 stopni, bez odwiedzenia, i prosimy pacjentkę, żeby zrobiła rotację zewnętrzną w barku, a my ją blokujemy. To jest test Hawkinsa, który też jest testem w kierunku konfliktu podbarkowego, bardziej przesunięty w tył części przedniej. Idąc jeszcze dalej, jeśli poprosimy, aby pacjentka sięgnęła na prawą ręką na lewy bark, na razie ręka jest opuszczona. Jeśli poprosimy teraz o uniesienie barku, to już jest to test Yokum, który świadczy o konflikcie podkruczym, czyli już konfliktowaniu guzka mniejszego z wyrostkiem kruczym. Badaliśmy mięsień podgrzebieniowy, badaliśmy mięsień nadgrzebieniowy, badaliśmy mięsień podłopatkowy. Mamy jeszcze taki mało ważny mięsień, który jest mięśniem obłym mniejszym. Na niego też mamy test. Test w pełnym odwiedzeniu, rotacji zewnętrznej. Pogłębiamy rotację zewnętrzną, czyli prosimy, aby pacjent zrobił pełną rotację zewnętrzną. Możemy się ustawić bokiem, będzie lepiej widać. Prosimy, aby pacjent zrobił pełną rotację zewnętrzną. Tą pełną rotację zewnętrzną zawdzięczamy właśnie mięśniowi obłemu mniejszemu. I teraz znowuż, on może być bolesny, a może być tak, że jest niewykonalny. I pacjentka może dalej nie móc pociągnąć ręki do rotacji zewnętrznej. Przestawiamy, jeśli robi to normalnie, tak, czyli bez żadnego problemu, przestawiamy rękę, oporujemy, i to jest test Hornblower, czyli jeśli oporowo albo nie jest w stanie już tego zrobić, albo boli, to test jest dodatni. No i oczywiście możemy sprawdzić, czy to nie może zrobić przypadkiem, bo może jest ograniczony ruch w stawie. Więc jeśli pacjentka pokazuje, że nie jest w stanie tego testu zrobić, patrzymy, czy ruch bierny w tą stronę nie jest ograniczony. I teraz jeśli on nie jest ograniczony, a pacjentka tego czynnie nie robi, to znowu świadczy źle o mięśniu obłym mniejszym, przepraszam. Natomiast jeśli my wykonamy to, a ona tego nie utrzyma, to też jest to dodatni test w kierunku mięśnia obłego mniejszego, który wykonywany nie jest często, bo i mięsień obły mniejszy uszkadza się dosyć rzadko. Taka ciekawostka, główny mechanizm uszkodzenia mięśnia obłego mniejszego to próba wyzwolenia się z kajdanek. I ostatni test, który chcemy zaprezentować, ostatni, ale bardzo ważny, to test Joba. Test Joba jest głównie na wydolność mięśnia nadgrzebieniowego, czyli tego, który się najczęściej uszkadza, a więc i też najczęściej wykonywany test. Jak go badamy? Prosimy pacjentkę o ustawienie się przodem do nas, może będzie od boku, to będzie ok, tak? Czyli tak przodem do mnie. Prosimy o zgięcie rąk w barkach, czyli ręce do przodu, kciuki skierowane do dołu, pełna rotacja wewnętrzna, odwiedzenie około 20-30 stopni. I teraz pacjent utrzymuje tą pozycję, a my prosimy pacjenta, aby nie pozwolił opuścić swoich rąk, my naciskamy, tak? Czyli ma utrzymać tą pozycję. Za wszelką cenę utrzymuje pozycję, my naciskamy, wspinamy się jakby na pacjenta, i jeśli utrzymał, mięsień nadgrzebieniowy działa zupełnie nieźle. Ale jakie mogą być alternatywy? Pacjent może
albo nie utrzymać, czyli w tym momencie opuści rękę, albo będzie nas oszukiwał, będzie zginał łokieć, aby skrócić dystans, aby skrócić dźwignię, robił coś takiego. Czyli albo zgina łokieć, albo opuszcza, albo po prostu trzyma, ale go strasznie boli. Ale wtedy, kiedy go boli tylko, mięsień nadgrzebieniowy prawdopodobnie działa, ale jest duży konflikt podbarkowy, bo to już jest wtedy trochę test NIRA. Przechodzimy do drugiej części badania barku niestabilnego. Kilka testów, które tutaj zaprezentujemy. Pierwszy, tak zwany load and shift. Na czym on polega? Pozycja 0 to jest load, pozycja shift to jest przesunięcie. Musimy dobrze chwycić sobie łopatkę. Czujemy jednym palcem grzebień, drugim najlepiej wyrostek kruczy, tak żeby mieć tutaj dobrą stabilizację. Łapiemy głowę kości ramiennej, pacjent jest rozluźniony i teraz tak, wprowadzamy, czujemy, że głowa jest w panewce i próbujemy ją wypchnąć. Load and shift. Load and shift. Oczywiście możemy też zobaczyć przy okazji, czy nie jest niestabilna do tyłu. Czyli ładujemy i przesuwamy. Ładujemy, przesuwamy. Tu niestabilności nie wyczuwamy. Oczywiście trzeba uważać, że pacjentowi nie zwichnąć barku. Drugi test na niestabilność barku to test Rockwooda, raczej test obawy jako taki. Czyli prosimy pacjenta, aby odwodził rękę 45 stopni, zgięcie w łokciu jest około 90 i wykonujemy bierną rotację zewnętrzną. 45 zachowujemy, jeszcze raz, bierna rotacja zewnętrzna, prawie maksymalną, jaką jesteśmy wykorzystać. Pacjent patrzymy albo oceniamy, czy pacjent się boi tego, czy nie, czy też zgłasza nam jakąś obawę. W drugiej fazie 90 stopni odwiedzenia. Pacjent się może spiąć, może się bać tego i zazwyczaj ten test wychodzi dodatni przede wszystkim w 90 stopniach kąta odwiedzenia. I wreszcie 120, tak samo rotacja zewnętrzna. Obserwujemy, czy pacjent się denerwuje, czy też nie. Jeszcze raz powtórzymy. 45 stopni i rotacja zewnętrzna, 90 stopni i rotacja zewnętrzna, pacjentka jest z historią niestabilności, i 120 stopni rotacja zewnętrzna. Ok, dobrze. A test obawy też wykonujemy na leżąco, nazywa się to apprehension test. Ręka z mocnym uchwytem, pewnym uchwytem do odwiedzenia 90 stopni. Przygotujemy się do rotacji zewnętrznej. Zapewniamy pacjenta, że pychamy bark do tyłu, więc się nie podwichnie i rotujemy do zewnątrz. Ale ponieważ jest to surprise test, w pewnym momencie puszczając może się okazać jednak, że pacjent się zepnie i to jest właśnie dodatni test obawy. Ostatni test na niestabilność. Znów mocno trzymamy, ale oczywiście tak, żeby pacjent dopływała krew do ręki. Pacjent się rozluźnia, jeśli chodzi o bark. Chwytamy sobie prawą ręką, jeśli badamy prawy bark. Ręka spoczywa na naszym przedramieniu. Mamy uchwyt łopatki i podobnie jak load and shift, tylko że teraz już w pewnym odwiedzeniu badamy możliwość przesunięcia bądź też podwichnięcia w stawie ramienno-łopatkowym. Dobrze. Wykorzystując to, że pacjent sobie leży, możemy jeszcze zbadać test obawy i niestabilności tylnej. Łopatka jest podparta przez leżankę. Spychając bark do tyłu, możemy wywołać niestabilność tylną. Wykonujemy też test, który się nazywa pull-push. Pull jest do góry, push jest na dół, czyli w ten sposób, tak? Czyli spychając głowę kości ramiennej do tyłu, ciągnąc tutaj do góry za przedramię, podwichamy bark do tyłu, więc dodatni test w przypadku niestabilności tylnej. Oczywiście dbamy o to, aby barku nie zwichnąć. Wspomniałem o teście niestabilności tylnej na siedząco. Stoimy za pacjentką, czy za pacjentem, trzymamy mocno rękę, pacjent się rozluźnia, podpieramy łopatkę
i wykonujemy taki ruch jak gdyby do tyłu, czyli ściągamy bark, tylko zamiast leżanki teraz oporuje nasza ręka, ale w zasadzie analogia jest praktycznie ta sama. Testy, które do tej pory wykonaliśmy, są na niestabilność przednią bądź tylną, ale niestabilność może być również wielokierunkowa i kilka manewrów, które mogą o tym świadczyć. Uszkodzenia w obrębie obrąbka górnego, czyli slap, jaki test wykonujemy. Zazwyczaj pacjent odczuwa dolegliwości bólowe w momencie, kiedy odwiedziemy rękę do 90 stopni, jest zrotowana na zewnątrz i każemy pacjentowi mocno zrotować teraz rękę wbrew naszemu oporowi do wewnątrz, czyli jakby pcha na moją rękę wówczas. Co się dzieje? Napina się bardzo mocno biceps, który pociągając za górny obrąbek może powodować dolegliwości bólowe. Drugim testem, który jest na niestabilności wielokierunkowe, ale również na wiotkie stawy, jest objaw bruzdy, kiedy pacjent luźno sobie leży. Delikatnie asekurujemy tutaj łopatkę i ściągamy bark do dołu. To jest objaw bruzdy. Tutaj niestety nie jesteśmy, albo stety, nie jesteśmy w stanie go zademonstrować w pełni. W momencie dodatniego tego objawu pomiędzy wyrostkiem barkowym a głową kości ramiennej robi się takie zagłębienie. To tutaj pacjentka nie jest niestabilna wielokierunkowo, więc tego nie zaobserwujemy, ale test mniej więcej polega na tym. Ostatni test takiej niestabilności wielokierunkowej, poprosimy, aby pacjentka wstała. To jest fagin. Kładziemy rękę na naszym ramieniu i asekurując łokieć próbujemy ściągnąć, pacjentka się rozluźnia, próbujemy ściągnąć bark do dołu, wyczuwając odpowiednie opory. To tyle z testów na dzisiaj. Myślę, że wszystkie te testy pomogą Wam na tyle sprawdzić, zbadać pacjenta, że już wstępnie po samym badaniu klinicznym, jeszcze zanim skierujecie go na rezonans magnetyczny czy też inne badania dodatkowe, będziecie umieli przynajmniej wstępnie powiedzieć, co pacjentowi dolega i czy ma duży problem, czy nie, i odpowiednio go pokierujecie, a potem wyleczyć. Dziękuję.